Ja pierdolę. Mimo, że ich ceny wygrzewały w naszych śmieciach, one nie widzą w tym nic złego. Nawet plastik pierdolę. Ich obecność w mieście zmusza nas do przedefiniowania koncepcji społeczeństwa w ówczesnym świecie. Popatrz, do domu wchodzi. Aldo Leopold pisał, że definicja społeczeństwa powinna składać się z czynnika ludzkiego i nieludzkiego, jak gleba, woda, rośliny i dzika przyroda. Minęło 60 lat od czasu propozycji Leopolda. Mam wrażenie, że moje rodzinne miasto zaczyna rozumieć tę ideę. Pod koniec marca zaczynają się roztopy. Przeszła pod krzewem łopianu. Ja wiem. Jest pokryta rzepami. Harcując wokół rośliny, niedźwiedzie roznoszą po lesie jej nasiona. Kości niedźwiedzi są połączone stawami, podobnie jak u ludzi. Czasami ich ruchy wyglądają zabawnie. Ten maluszek sprawia wrażenie podchmielonego. Cieszę się, że znalazłem niedźwiedzicę z małymi. Daje mi to nadzieję, że gdy bardziej się ociepli, zobaczę też grizzly buszującego po górach. Dla mnie to znak, że wanie wkrótce się oddzielą.